kładziemy obok siebie te dwa kawałki, które będziemy zszywać. Oczywiście najłatwiej jest, jeśli robótka jest robiona ściegiem gładkim. Oczywiście nitka powinna być tego samego koloru co robótka, ale ja tutaj Wam pokażę nitką innego koloru, po prostu tylko dlatego, żeby było to widać, co ja tutaj robię. Druty przesuwamy do brzegu. Zaczynamy od dolnego drutu. Podbieramy oczko od spodu. Przyciągamy nitkę. A następnie łapiemy dwa oczka na górnym drucie od góry. Załapujemy te oczka i przyciągamy igłę z nitką. Zaciągamy w miarę dobrze. Tamto oczko ściągamy już z drutu. Wkładamy w to samo oczko od góry, tu gdzie wchodzi nitka. Załapujemy to drugie oczko tutaj, na tym drucie. I ponownie przyciągamy przez dwa oczka. Te oczka z tego górnego drutu także ściągamy. Przekładamy nitkę w to samo oczko od góry, tak jak wchodzi tutaj nitka. I załapujemy to kolejne oczko od spodu robótki. Przeciągamy nitkę w ten sposób. Następnie wkładamy nitkę w to oczko na dole robótki, w którym była nitka. I załapujemy też kolejne oczko z drutu. I tutaj jak sobie ściągniemy, to widzimy, że już powstaje nam oczko i to oczko jest takie samo jak oczka, które były robione na drucie. Ściągamy te oczka, ponownie wkładamy w to oczko od góry obok poprzedniej nitki igłę i zaciągamy przez kolejne oczko od spodu, tak żeby nitka wyszła na wierzchu oczka. I powstaje nam w ten sposób kolejne oczko. Następnie wkładamy tutaj w to oczko, które mamy na dole, w którym jest nitka od góry. Załapujemy oczko, które mamy na drucie. Tak normalnie tą nitkę z przodu. Przeciągamy. I tutaj widzimy, że powstaje nam kolejne oczko. Wkładamy ponownie w oczko u góry, obok tej nitki, którą wyciągaliśmy poprzednio. Zabieramy oczko poprzednie. Przyciągamy nitkę. I zbieramy dwa kolejne oczka na dolnym drucie. Przyciągamy nitkę i przyciągając nitkę zdejmujemy także te oczka z drutu i staramy się tą nitkę tutaj ładnie zaciągnąć, żeby te oczka były w miarę równe. I po prostu kontynuujemy dalej aż do końca zszyjemy obie części robótki.
Proszę bardzo, to wygląda w ten sposób. I tu widzimy po prostu, że mamy te oczka i to jest jakby przedłużenie tych oczek. Jeśli zeszyjemy to taką samą nitką jak robótka, to po prostu absolutnie nie widać, że to jest zszywane. I tego typu niewidzialnego zszywania, które po angielsku nazywa się grafting, możemy używać nie tylko w szalach, ale na przykład w innych robótkach, jak zszywanie dwóch części swetra na ramionach, przodu i tyłu. Ta metoda może się wydawać troszeczkę skomplikowana, ale jak kilka razy zeszyjecie, to zobaczycie, że to wcale nie jest trudne.